każdą środę zapraszam do spotkania z jedną z postaci Nowego i Starego Testamentu, raz z Nowego, raz z Starego, mniej znaną postać, którą chciałbym przybliżyć i o której może coś słyszeliśmy, a może troszkę za mało, więc dzisiaj zapraszam do spotkania z Szymonem z Cyreny, do tego, by modlić się słowami Ewangelii, by modlić się także, nie tylko chcę przybliżyć postać jak w encyklopedii, ale zaprosić Was do modlitwy razem z Pismem Świętym w tych miejscach, w których wspomina o tej postaci Biblia. Szymon z Cyreny. Kiedy słyszeliśmy w Niedzielę Palmową opis męki pańskiej, ale także Wielki Piątek, kiedy modliliśmy się drogą krzyżową, to słyszeliśmy o Szymonie, dlatego że Szymon, wracając z pola, niósł krzyż za Jezusem. Żołnierze przymusili niejakiego Szymona z Cyreny, aby niósł krzyż Jezusa. To Ewangelia Świętego Łukasza, rozdział 23, werset 26. Myślę, że o Szymonie z Cyreny słyszeliśmy nieraz, bo przecież drogę krzyżową znamy od dziecka, więc ten Szymon dzisiaj jest naszym tematem, jego postać. Postać może niekoniecznie dobrze znana i wcale o niej dużo nam Ewangelia nie mówi, ale jednak nie pozostaje anonimowa. Z jakiegoś powodu Łukasz powiedział jego konkretne imię. Nie powiedział, że przymusili kogoś, aby niósł krzyż Jezusa i był sobie jakiś człowiek, który pomógł Jezusowi. Nie. Konkretnie Szymon z Cyreny. A więc osoba, którą Łukasz przedstawia z imienia i jakby z nazwiska, tak? Szymon Cyrenejczyk. Cyrena to miasto w dzisiejszej Libii, na północy Libii, w zasadzie kilkanaście kilometrów od Morza Śródziemnego. Miasto do dzisiaj istnieje, są tam ruiny, wpisane zresztą na listę dziedzictwa UNESCO, pozostałości tego rzymskiego miasta. Miasto, które zostało założone prawie 600 lat przed Chrystusem, więc miasto dość potężne, miasto należące do Rzymu, do Imperium Rzymskiego. Szymon więc pochodził, był Żydem, pochodził z jakiejś diaspory żydowskiej, bo ta Cyrena jest w Libii. Przeprowadził się do Jerozolimy, no bo jeśli wracał z pola, no to mieszkał tam i pracował w Jerozolimie, czy w okolicach Jerozolimy. Wiemy też, że był ojcem Aleksandra i Rufusa. Tę wskazówkę daje nam ewangelista Marek w opisie męki, Marek 15:21. Ojciec Aleksandra i Rufusa. Ważna postać, dlatego że jego synowie stali się wyznawcami nowej religii, stali się znanymi powszechnie członkami wspólnoty Kościoła. Nie jesteśmy może pewni tej identyfikacji, ale niejaki Rufus, wybrany w Panu, jak powie święty Paweł, otrzymał imienne, konkretne pozdrowienie w liście do Rzymian. Święty Paweł pozdrawia Rufusa, Rzymian 16:13. O samym Szymonie więcej nie wiemy, ale Aleksandr i Rufus to są postaci, o których znamy, które są nam znane z dziejów apostolskich. Co zrobił Szymon? Wracał z pola i został przymuszony do tego, by nieść krzyż Jezusa. Nie chciał tego robić. To nie jest tak, że widział tragedię Jezusa i wyrwał się z tłumu, mówiąc: Panie, Panie, ja Ci pomogę. Nie, wracał zmęczony z pola. Wracał zmęczony i żołnierze, którzy, krótko mówiąc, chcieli mieć dłużej dobrą zabawę, widzieli, jak Jezus się męczy, jak Jezus ledwie ciągnie ten krzyż, bali się, że im umrze w trakcie drogi, więc poprosili, zmusili, przymusili, jak mówi Ewangelia, Szymona, żeby niósł krzyż Jezusa. Nie można było odmówić. Gdyby Szymon odmówił żołnierzom, no to chyba by skończył dość źle, zostałby pobity czy jakoś tam upokorzony, więc chcąc nie chcąc musiał się zgodzić, musiał ten krzyż przyjąć. No, możemy spodziewać się, że nie chciał tego robić.
nie był ani uczniem Jezusa, nie był jakoś związany z wydarzeniami męki, nie brał udziału w procesie, nie śledził tej drogi krzyżowej, wracał sobie z pola, więc zupełnie od swoich obowiązków, niezwiązany z całą sytuacją, przymuszony, by nieść krzyż Jezusa. Ale to wydarzenie, o czym Ewangelia nam nie mówi, ale to wydarzenie musiało zmienić serce Szymona. Być może zainteresował się, kim jest ten człowiek, któremu on pomaga nieść krzyż. Bo gdy go zobaczył, no to zobaczył skazańca. Takich przecież, którzy dźwigali swój krzyż, jest bardzo wielu. Było bardzo wielu w czasach Szymona, więc nieraz już pewnie widział skazanych, którzy dźwigali swoje krzyże na miejsce straceń, na miejsce ukrzyżowań, więc jakoś ten widok go nie zdziwił. Mogło go zdziwić to zainteresowanie tłumu, to zbiorowisko, tak bardzo wielu żołnierzy. Musiało wyglądać to trochę inaczej niż z reguły. To musiało go zainteresować, zaintrygować. Co więcej, szli te paręset metrów razem, Szymon, który dźwiga krzyż, i Jezus. Być może Jezus coś mówił, a być może Szymon po prostu zainteresował się, gdy już doszli na miejsce stracenia, zainteresował się tym, co się wydarzyło. Bo przecież Ewangelie mówią o trzęsieniu ziemi, o tym, że niebo się zaćmiło, że były takie wyjątkowe wydarzenia, które nie były codzienne dla Szymona w związku ze śmiercią Jezusa. Zresztą, gdy 3 dni po śmierci Jezus zmartwychwstaje, to pomału ta informacja dociera do coraz większej rzeszy ludzi. Czytamy w Ewangelii, Dziejach Apostolskich, też te pierwsze dni oktawy Wielkanocy, o tym, że przyłączyło się kilkanaście czy kilkadziesiąt dni po zmartwychwstaniu, po przemowach Piotra, przyłączyło się nawet kilka tysięcy ludzi do uczniów, uwierzyło w Jezusa, poszło za Jezusem, więc ta informacja o tym, że ten Jezus zmartwychwstał, musiała jakoś wędrować po Jerozolimie. Oczywiście wędrowała też plotka, którą rozpuszczali żołnierze, że ciało zostało wykradzione, ale to wszystko docierało do Szymona. A więc Szymon jakoś musiał zrozumieć, o, to jest ten, którego ja spotkałem, którego krzyż ja dźwigałem. I to musiało gdzieś pracować w sercu Szymona. Do tego stopnia, że jego synowie, być może sam Szymon, został chrześcijaninem, a na pewno jego synowie. Czemu to ważna historia dla nas? Moi drodzy, czasem my też wracamy z pola, zupełnie niezaangażowani, niezainteresowani, nie jakoś celowo stajemy wobec pomocy drugiemu człowiekowi. Dźwiganie, współdźwiganie krzyża oznacza bardzo konkretne zaangażowanie się w doświadczenie drugiego człowieka. Przez to, że go wysłuchamy, że będziemy obok niego, że go wesprzemy w różny sposób. Pamiętacie, co mówi Jezus? Kto nie dźwiga swego krzyża, a idzie za mną, nie może być moim uczniem. A Szymon wziął ten krzyż razem z Jezusem, nie chcąc pewnie, wbrew swojej woli, ale pomógł Jezusowi. Spotykamy różnych ukrzyżowanych, którzy niosą swoje krzyże. Krzyże cierpienia, samotności, słabości, jakiegoś odrzucenia. I czasem naprawdę mamy tego dosyć. Wolelibyśmy, zmęczeni swoim polem, pójść do domu i odpocząć. A tymczasem ta postać zachęca nas, ta jej postawa jest przykładem tego, że warto się zaangażować. Niosąc pomoc drugiemu, tak naprawdę niesiemy pomoc Chrystusowi. I to, co zrobił Szymon, sprawiło, że jego serce było prawdziwie chrześcijańskie, że to zaczęło rodzić w nim jakiś niepokój, taki twórczy niepokój, zainteresowanie Jezusem, a wreszcie to wydarzenie sprawiło, że on spotkał twarzą w twarz Jezusa, że przybliżył się do Niego, że był tak blisko Niego, że mógł razem z Nim iść na Golgotę. Przecież o to chodzi w naszej wierze. Powinniśmy iść za Jezusem, biorąc swój krzyż, naśladować Jezusa. Czyli także wobec przeciwności, wobec jakichś niezrozumień, powinniśmy iść za Jezusem.
To doświadczenie Szymona przemieniło jego serce, przemieniło jego dom, jego rodzinę. To doświadczenie Szymona było tak potężne w jego historii, że zainteresowało jego synów, że ci synowie przyłączyli się, pewnie tak samo jak ojciec, do Jezusa. Warto więc dzisiaj zastanowić się nad tym, w jaki sposób towarzyszymy drugiemu człowiekowi. Czy potrafimy brać krzyż drugiego człowieka, współcierpieć, współiść, współwędrować? Czy potrafimy przejąć się drugim człowiekiem? Nawet właśnie wbrew, czy potrafimy zrezygnować jakby ze swojej drogi, żeby zająć się drugim człowiekiem? W taki sposób możemy naprawdę spotkać Chrystusa, możemy naprawdę przemieniać swoje serce, możemy naprawdę spotkać się twarzą w twarz z Chrystusem. Warto o tym dzisiaj pomyśleć i do tego bym zapraszał. Do tego też, żeby przejrzeć te teksty opisu męki, w których pojawia się postać Szymona, więc w Ewangelii Marka, w Ewangelii Łukasza, Mateusza, Jana. Sprawdzić te teksty, zobaczyć. Oprócz Szymona z Cyreny pojawiają się też inni Szymonowie. Szymon, Szymeon, to znaczy Bóg wysłuchał. Był Szymon gorliwy, jeden z 12 apostołów. Był Szymon, jeden z braci Machabeuszy, o których mówi nam Stary Testament. Był Szymon Benjaminita, przełożony synagogi w czasie powstania Machabeuszy, chociaż tutaj ta postać nie jest zbyt chlubna. To czytamy w drugiej księdze machabejskiej, w trzecim i czwartym rozdziale. Jest także Szymon gorliwy. Jest Szymon Iskariota, ojciec Judasza, ucznia apostoła Jezusa, zdrajcy. Jest Szymon trędowaty, który przyjął Jezusa w gościnę i był świadkiem tego namaszczenia Jezusa przez pewną kobietę. To Mateusz, rozdział 26. Jest Szymon Garbasz, chrześcijanin z Jafy, który gości w swoim domu gości Piotra. Jest Szymon Mag, o którym mówi nam też Księga Dziejów Apostolskich, 8 rozdział, więc tych Szymonów różnych pojawia się w Ewangelii wiele, w Nowym Testamencie. Natomiast dzisiaj skupmy się na tym jednym, na Szymonie z Cyreny i warto zastanowić się, na ile właśnie on może być inspiracją dla naszego działania wobec drugiego człowieka. Zapraszam na kolejne odcinki tych spotkań z postaciami Nowego i Starego Testamentu zawsze w środy, w piątki komentarz do Ewangelii, do czytań na najbliższą niedzielę, a w poniedziałki zaproszenie do lektury jednej z książek o tematyce biblijnej. Na dzisiaj tyle. Dziękuję. Szczęść Boże.